Cześć, pozdrawiam fanów i oglądających. Dzisiaj w odcinku recenzja Max Kebab Bemowo. 5, 3, 4, nowo otwarty na ulicy Trzumy, Ruch Powstańców Śląskich. Czy dobry? To już opowiadam. Przede wszystkim jest to budka w miarę czysta, wszystko jest nowe, więc wszystko wygląda w miarę dobrze. Na Bemowie jest bardzo duża konkurencja, bo jest bardzo dużo dobrych kebabów, przynajmniej dwa są dobre, a jest jeszcze dużo innych kebabów w okolicy. Czy to miejsce, czy tego kebaba warto kupić, rozważyć, czy omijać? Ja uważam, że warto go rozważyć. Nie jest to zły kebab, oceniam go na 2,5, aczkolwiek ja już tutaj raczej nie przyjdę. Ani dobry ten kebab, ani zły, taki zwykły standardzik, ale są gorsze kebaby w Warszawie, więc ceny są też dość wysokie, bo duży kebab, taki jak widzimy, 22 zł, więc jest to dość sporo, natomiast wszystko to smakuje jakoś tak no, nie najgorzej. Te sosy też są nie najgorsze. Także do usłyszenia, hej, w następnym odcinku. Max Kebab, Czumy Powstańców Śląskich, ocena 2,5. No mi ten kebab nie za bardzo przypadł do gustu. Pozdrawiam, do usłyszenia, hej.